w dzisiejszych czasach do tradycyjnych oczekiwań względem mężczyzny po prostu dołożymy jeszcze to, żeby był dobry w pracach domowych i żeby robił tamto, siamto jeszcze i owamto. Mhm. To wielokrotnie... źle? No. Za duże wymagania? Ujmijmy to tak, no, jeżeli kobiety są hipergamiczne i podzielimy ludzi w atrakcyjności od 1 do 10, to oznacza, że kobieta dwójka będzie uważała za atrakcyjnego mężczyznę dwójkę, trójkę, czwórkę. Kobieta trójka będzie uznawała mężczyznę atrakcyjnego trójkę, czwórkę, piątkę i tak dalej. Tak na dobrą sprawę, jak się dokładniej rzeczy przyjrzeć, no to się okazuje, że kobiety postrzegają 80% mężczyzn jako poniżej przeciętnej. Tylko 20% męskiej populacji jest uznawanych, że to są tacy normalni, przeciętni kolesie na jej poziomie, a z tych 20% kolejne 20% to jest ciasteczko, za którymi wszystkie ganiają. Cała rozmowa w podcaście w związku na YouTubie i Spotify.